Na Puls Dnia zaprasza Paula Borowska. Dobry wieczór, witam Państwa w czwartek, 4 maja. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co przed nami w programie. Żeromski, Mickiewicz i nie tylko. Ruszyły matury 2023. Nie spodziewałem się Tadeusza, bo był w zeszłym roku. Polski najtrudniejszy. Potem to już z górki jakoś pójdzie. Troszkę zmieniona jest ta formuła części ustnej, bo nie jest jedno zadanie, jak było w maturze 2015, tylko dwa zadania. Społeczna pomoc uchodźcom wędruje na peryferię. To kto chce, to i dojdzie, ja tak uważam. Wynajmujemy budynki od miasta, więc w taki sposób naturalny zdecydowaliśmy, że tutaj się przenosimy. Czy umowa była do końca kwietnia? A teraz, drodzy Państwo, informacja z ostatniej chwili. Pali się koczowisko Romów przy ulicy Lechickiej. Nasz reporter i operator jadą już na miejsce. Postaramy się więc połączyć w tym wydaniu Pulsu Dnia z nimi, kiedy już dotrą. A teraz zmieniamy temat. Eksperyment naukowy, tak niektórzy mówią o tegorocznej maturze, która w tym roku znów jest inna. Język polski pisemnie, ale i ustnie. Do tego zmiany dotyczące lektur. Mimo wszystko wśród uczniów i nauczycieli, obok zrozumiałego maturalnego stresu, duża nadzieja na egzaminacyjny sukces. Dziś ta walka trwała dłużej niż w poprzednich latach, bo aż 4 godziny. W Wielkopolsce do matury przystąpiło 25 tysięcy maturzystów, a towarzyszył im Krzysztof Czub. Czas szybko leci. Ani się człowiek nie obejrzy, a już wspina się na wyższe szczeble edukacyjnej kariery. Mimo chłodnej wiosny kasztany zdążyły zakwitnąć, a to znak, że matury czas zacząć. Was przez pana? Przez pana, oczywiście, że przez pana trzeba przyjść wyspanym, nawet jeśli gorzej przygotowanym. Ale przepraszam, się spieszę. Bo punktualnie o 9 rano... Do sal maturalnych, również w liceum na osiedlu Czecha, dotarły długo wyczekiwane zestawy egzaminacyjne. Ja zacząłem pracę o 5.30, tak? Potem gdzieś tam w trakcie przyjechały arkusze. Zostały odłożone do sejfu. Otworzone dopiero po godzinie 7.30, bo to też taka nowość. Nowości w tym roku jest znacznie więcej, głównie na dzisiejszym egzaminie z polskiego. Z ustnej nam dodali. Na szczęście do ustnej jeszcze jest dużo czasu, żeby się przygotować, więc... Trochę więcej lektur mamy. No, będzie walka. Notatka syntetyzująca. Rozprawka problemowa dalej jest, tylko że jest po prostu w dalszym, na sam koniec. Rozprawka syntetyzująca jest wcześniej i jest za 4 punkty bodajże. A ile tych punktów najlepiej mieć? Najlepiej? Przekroczyć 18 punktów, bo już wtedy jest powyżej 30% i jest zdane. Który? W tym roku do matury przystępują uczniowie, którzy skończyli już 4-letnie liceum i nie uczyli się wcześniej w gimnazjach. Prawie połowa ich nauki ze względu na pandemię odbywała się zdalnie. Dano im więcej czasu na pisanie egzaminu z polskiego, bo 4 godziny, ale jeszcze w marcu nie wszystko było takie pewne. Pytania wypadały, bo pytań miało być tam, nie pamiętam teraz dokładnie, coś około 300 pewnie, a w tej chwili zostało 110, także jest troszeczkę mniej. No tylko, że to za późno troszeczkę. O, spodziewam się lalki pana Tadeusza najbardziej. Pan Tadeusz był, ale na tak zwanej starej maturze, którą pisali tylko uczniowie techników, którzy kończyli jeszcze gimnazjum, bo nauka w technikum trwa rok dłużej. Do nich należy m.in. część uczniów Poznańskiego Zespołu Szkół Komunikacji. Nie spodziewałem się Tadeusza, bo był w zeszłym roku. Te lektury co zawsze są, czyli Wesele, lalka. I pan Tadeusz i Przedwiośnie były w miarę fajnie tam zarysowane. Jutro maturzyści będą zdawali egzamin z języka obcego. Polski najtrudniejszy. Potem to już z górki jakoś pójdzie. W poniedziałek matematyka. Mamy mocno kciuki i teraz na tym się tylko skupiamy. Matury potrwają do 23 maja. Wtedy z kolei w podstawówkach zaczną się egzaminy ósmoklasistów. Krzysztof Czub, Puls Dnia. Blisko 30 uczniów poznańskiego liceum ukaranych za bójkę w szkolnej toalecie, choć nie wszyscy brali w niej czynny udział.
Do bójki doszło 2 tygodnie temu w 11 liceum ogólnokształcącym. W zasadzie biło się i przepychało 2 uczniów. Jednak ukaranych zostało więcej osób ze względu na to, że przyglądali się sytuacji i nie reagowali, a niektórzy nawet nagrywali całe zajście. 2 bijących się uczniów wpadło na drzwi od kabiny toaletowej, które z kolei wypadły z zawiasów i złamały się w pół. Koszty naprawy mają pokryć rodzice bijących się uczniów. Poza tym osoby, które brały udział w przepychance, dostały też 25 godzin prac społecznych oraz kontrakt, który zawiera zakaz opuszczenia lekcji i obowiązek uczęszczania na każdą dodatkową aktywność szkoły. Dyrektorka szkoły Elżbieta Szaflińska-Gryń w rozmowie z portalem poznań.pl przekazała, że to pierwsza sytuacja w historii szkoły, gdy ukarano aż tak dużą grupę. Dyrekcja szkoły liczy, że kara będzie miała charakter wychowawczy. Dramatyczne zajście w samym środku majówki na Jeżycach. Podczas rodzinnego spotkania przy alkoholu doszło do kłótni, w wyniku której, jak ustaliła policja, syn zaatakował ojca butelką. 64-latek nie przeżył ataku. O szczegółach Weronika Piętka. Rodzinna tragedia przy ulicy Dąbrowskiego. Nie żyje 64-letni mężczyzna. To finał zakrapianej alkoholem imprezy, która przedwczoraj odbyła się w jednym z jeżyckich mieszkań. Alkohol i różnica poglądów w tym przypadku doprowadziły do śmierci. W mieszkaniu odbywała się niewielka impreza, w której między innymi udział brał ojciec i syn. W trakcie picia alkoholu doszło pomiędzy nimi do kłótni. Ten syn uderzył swojego ojca butelką. Ranny mężczyzna trafił w ręce ratowników, ale niestety jego życia nie udało się uratować. Sprawcą według policji jest 41-letni syn ofiary, który to został zatrzymany. Na dzisiaj zaplanowano jego przesłuchanie w prokuraturze. Policja z prokuraturą zapowiedziały też wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Weronika Piętka, Puls Dnia. Już nie w centrum, tylko na peryferiach będzie udzielana pomoc rzeczowa Ukraińcom. Chodzi o oblegany dotąd punkt przy Ratajczaka. Teraz jest chwilowo zamknięty, wróci w poniedziałek. Tyle, że już na ulicy Borówki. Tam pogotowie społeczne chce poszerzyć pomoc o doradztwo zawodowe, psychologiczne i zajęcia z dziećmi. Krzysztof Czub. Przy Ratajczaka 20 kolejki po pomoc stały każdego dnia. 10 kilometrów od Buci ja przyjechałam. W tej kolejce w każdą pogodę stały ukraińskie uchodźczynie, bo właśnie tu przez ponad rok otrzymywały pomoc rzeczową. Mają trochę dzieci, ja nie pracuję tak jak... Mam 3 dzieci, ja nie pracuję, nie ma z kim dzieci zostawić w domu. No i na razie muszę stać w kolejkach, żeby coś przynieść do domu. Przynieść do domu. Dziś lokal jest zamknięty, ale pomoc uchodźczyniom będzie nadal udzielana. Tyle, że na Darzyborze przy ulicy Borówki 4. Od dzisiaj przyjmujemy w tym miejscu już dary, a osoby, które korzystają z naszego wsparcia, zapraszamy od 8 maja. Dotrzeć na Borówki, niewątpliwie peryferię Poznania, nie jest łatwo. Kursuje tu tylko autobus linii 425. Na Ratajczaka pogotowie społeczne lokal wynajmowało od miasta. Umowa była do końca kwietnia. Na wniosek pogotowia społecznego ta umowa została przedłużona do 12 maja. A pogotowie społeczne też wraca do swojego nowego, ale jednocześnie... starego miejsca przy ulicy Borówki, gdzie ten punkt mieścił się od wielu lat. Więc czy mogła być kontynuowana współpraca? Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Szefowa pogotowia tę decyzję argumentuje podwójnymi kosztami, bo pogotowie społeczne również tutaj, na Borówki, posiada lokal miejski. Wynajmujemy budynki od miasta, więc w taki sposób naturalny zdecydowaliśmy, że tutaj się przenosimy. No i też w tym miejscu prowadzimy taką szerszą już działalność dla obywateli Ukrainy. Na Darzyborze pogotowie społeczne ma więcej pomieszczeń. Jedno z nich udało się zaadaptować na klubik dla dzieci uchodźczyń. Mamy, kiedy szukają sobie pracy, tymczasowo czy na jakiś dłuższy czas, mogą tu zostawić dzieci w wieku od 2 do 6 lat. One przychodzą do naszego klubiku. Jestem pedagogiem, logopedą z 24-letnim stażem. My nie tylko organizujemy im czas, gramy, malujemy, ale także uczymy w czasie zajęć. Dla dzieci w tym miejscu udało się też zorganizować jadalnię.
uczelnię. Barście ukraińskie na obiad będą ziemniaki z kotletami z mięsa mielonego. Z ukraińskimi przysmakami. Pani Wita już od miesiąca przygotowuje je dla najmłodszych. Ja robotę ja... Pomagam pani Irinie w opiece nad dziećmi i gotuję w tym miejscu. Plus gotuję jeszcze dla dzieci. Budynek naborówki w poniedziałek musi być gotowy na przyjęcie większej liczby uchodźczyń. Bardzo byśmy też chcieli zaapelować o takie pomoc i wsparcie, jeżeli ktoś może w zamontowaniu balustrady czy też schodów do tego magazynu, w którym będzie udzielana pomoc. Codziennie pogotowie społeczne wydaje 300 paczek żywnościowych. Kobiety się mogą przyjrzeć. Tu jednak Ukraińcy otrzymają nie tylko pomoc rzeczową. W ramach programu kobiety z Ukrainy mogą u nas otrzymać porady zawodowe, które pomogą im znaleźć pracę. W ramach programu mogą otrzymać pomoc psychologiczną, moją pomoc i Ali. My prowadzimy indywidualną i grupową terapię. Pomoc w pogotowiu społecznym na Darzyborze będzie udzielana codziennie, oprócz weekendów. Krzysztof Czub, Puls Dnia. Minął termin rozliczeń podatkowych. Na co przeznaczane są podatki w Poznaniu? Między innymi o tym dyskutowali goście dzisiejszej otwartej anteny. Miejscy radni Ewa Jemility z Prawa i Sprawiedliwości oraz Filip Olszak z Koalicji Obywatelskiej. Nie zabrakło też aktualnego wątku wyników kontroli NIK w sprawie nielegalnych reklam, na których również budżet miasta miał stracić sporo pieniędzy. Wręcz są przypadki, gdzie kilka takich obiektów, ponieważ sobie stało przez tyle lat, to właściciele tych budowli po prostu nabyli te grunty przez zasiedzenie. Po prostu wystąpili o zasiedzenie na drogę sądową i miasto po prostu straciło nawet ten grunt, na którym stały te nielegalne billboardy. No to jest skandal naprawdę na wielką skalę. Uważam, że wyrządzono szkody wielkiej wartości. To, o czym mówi pani radna, to są potencjalne opłaty, które być może dałoby się wyegzekwować, ale to, czy one faktycznie wpłynęłyby do budżetu, to zależy od wielu czynników i zależy też od procedur, które no niestety są niedoskonałe, które powodują, że dojście na przykład do tego, kto jest właścicielem reklamy, nałożenie skutecznie podatku na taki podmiot jest bardzo skomplikowane i wręcz często niemożliwe. Oglądają państwo główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami w programie. Policjanci podsumowują długi weekend. Odnotowaliśmy 25 wypadków, gdzie zginęły tylko dwie osoby. Jest to rzeczywiście no, bardzo mała liczba tych poważnych zdarzeń drogowych. Nowy ranking. Poznańskie szkoły w czołówce. Nie uczymy dla rankingów, uczymy dla rozwoju. My się cieszymy z sukcesów i jest to na pewno motywujące. Jednak pozycja zobowiązuje do większej ilości pracy. To był spokojny, długi weekend na wielkopolskich drogach. Pomimo wyjątkowo długiej majówki wypadków nie było dużo. Choć nie oznacza to, że obyło się bez ofiar śmiertelnych. Bilans drogowych zdarzeń w długi weekend podsumował przed naszą kamerą młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. W trakcie tych naszych działań przez te 6 dni odnotowaliśmy 25 wypadków, gdzie zginęły tylko dwie osoby. Jest to rzeczywiście no, bardzo mała liczba tych poważnych zdarzeń drogowych w porównaniu do innych takich tygodniowych okresów. Oczywiście w ramach tych wypadków również ponad 30 osób niestety zostało rannych. W trakcie tych dwóch zdarzeń drogowych, do których doszło na terenie Wielkopolski, główną przyczyną tych dwóch wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Także policjanci prowadzili działania kontrolne i badali kierowców na zawartość alkoholu. W trakcie tych 6 dni zatrzymaliśmy 80 kierujących, którzy byli pod wpływem alkoholu i było to bardzo mało. Natomiast co ciekawe, tylko dzisiaj w ramach działań trzeźwy poranek policjanci zatrzymali prawie 100 pijanych kierowców. Widzimy, że jeszcze ruch na drogach, na ulicach jest umiarkowany. Może to świadczyć o tym, że wiele osób jeszcze ma wolne dni, ma urlopy i spodziewamy się w najbliższy weekend powrotów tak zwanych. Stąd też przez kolejne dni policjanci będą pracować na drogach i dbać o to, żeby wszyscy bezpiecznie, cało i zdrowo wrócili do swoich domów. Po
Poznańskie szkoły w krajowej czołówce. Portal waszaedukacja.pl opublikował specjalny ranking liceów i techników. Szczególnie wysoko znalazło się Technikum Komunikacji na 3. pozycji w kraju oraz drugie LO, które zamyka 2. dziesiątkę. Na dobre pozycje wpłynęły wysokie wyniki matur i dodatkowe osiągnięcia uczniów. Błażej Filipiak. Wraz z ostatnim dzwonkiem dla maturzystów pojawiły się wyniki rankingu najlepszych liceów i techników w całym kraju. Dużo powodów do zadowolenia mieli uczniowie Technikum Komunikacji i to nie tylko po napisanej maturze. Myślę, że bardzo dobrze poszła, lepiej niż się spodziewałem. Sądzę, że raczej dobrze poszła matura, nie było większych problemów. W porządku poszła. W porządku, poszła mi matura. Ale i po informacji, że ich szkoła znalazła się na 1. miejscu wśród poznańskich techników i na 3. w tej samej kategorii w całej Polsce. Pewne zobowiązania za tym idą, ale też pewne konsekwencje. Nie jest poziom, ale nie powiedziałbym też, że jest na przykład szczególnie trudno. Mamy super kadrę nauczycielską, daje na pewno dużo. To jest jakiś miernik. Podkreśla dyrekcja technikum. Pedagodzy zauważają, że wysoka pozycja w rankingach przekłada się na wysokie zainteresowanie wśród kandydatów, a to z kolei pozwala przyciągnąć najlepszych uczniów. Ci utrzymują szkołę na elitarnym poziomie. Pozostaje tylko oszlifować diamenty poprzez odpowiednie podejście do ucznia. Kluczowe jest partnerstwo, słyszymy. Niezwykle istotne jest również to, żeby to partnerstwo oparte było także o zaufanie uczniów wobec nauczycieli, ale również wiarę, że uczeń może, że potrafi, że chce. I to właśnie uczeń jest na 1. miejscu, podkreśla wicedyrektor szkoły. Bicie rekordów oznaczałoby skupienie się na innych priorytetach, niekoniecznie z korzyścią dla uczniów. Po prostu zdobyć zawód i znaleźć się gdzieś w ciekawym miejscu na rynku pracy. I to jest jakby priorytetowe dla dużej części uczniów. To już popularna dwójka w Poznaniu. Dziś świeci pustkami przez trwające matury. Ale dyrektor Małgorzata Dębska podkreśla, że to dobre miejsce dla najambitniejszych. Młody człowiek, jeżeli sobie stawia określone cele i ma określone marzenia, to szuka takich miejsc, które pozwoli im te marzenia osiągnąć. Przedstawiciele liceum, podobnie jak w Technikum Komunikacji, cieszą się z wysokiej pozycji w rankingu, co widać na załączonym obrazku, jednak traktują to jako wartość dodaną. Nie uczymy dla rankingów, uczymy dla rozwoju. Czyli jesteśmy taką szkołą, która stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju dla naszych uczniów. Utrzymać szkołę na swoim miejscu, mówią maturzyści, których wyniki mogą się do tego przysłużyć. Mam nadzieję, że po wynikach matur pozostanie najlepszym, prawda? Bo to też ma spory swój udział w tym. Czy wszystko było okej i myślę, że dużo osób też odkryło taką drogę, którą chce iść. Uważam, że przygotowano nas dobrze do matury. Ponieważ było wymagająco bardzo. Jednak pozycja zobowiązuje do większej ilości pracy, ale nie było aż tak źle. Ranking został przygotowany przez portal waszaedukacja.pl. Mierzono wyniki z matur, egzaminów zawodowych czy wyników olimpiad i wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. Ujęte zostały szkoły średnie jedynie z miast wojewódzkich. Drugie liceum ogólnokształcące posiada w swoim dorobku wielu laureatów oraz finalistów w olimpiadach przedmiotowych. W przypadku Technikum Komunikacji głównym czynnikiem, który sprawił, że placówka ta znalazła się na 1. miejscu w Poznaniu oraz 3. miejscu w Polsce, są wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. Jak czytamy, rankingi mają pomóc absolwentom podstawówek w podjęciu decyzji odnośnie dalszej ścieżki szkolnej kariery. Z kolei same szkoły mogą potraktować wyniki jako impuls do zmiany lub kontynuowania systemu pracy. Błażej Filipiak, Puls Dnia. Już za niespełna tydzień, w środę 10 maja na kampusie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja uczelnianych targów pracy pod hasłem Upoluj pracę. O szczegółach mówiła dziś na naszej antenie Sylwia Graja-Zwolińska z Biura Karier tej uczelni. Targi pracy Upoluj pracę dedykowane są przede wszystkim naszym studentom. Oczywiście jak najbardziej zapraszamy naszych absolwentów również. Warto tutaj nadmienić, że wśród wystawców, wśród naszych pracodawców znajdują się nasi absolwenci, między innymi zajęcia warsztatowe poprowadzi absolwent, który prowadzi w tej chwili Food Trucka, czy z Polską Federację Hodowców bydła i producentów mleka, również będzie reprezentował absolwent zootechniki, a więc jakby jedno łączy się z drugim, ale te targi, to wydarzenie jest dedykowane przede wszystkim naszym studentom po to, aby mogli sobie znaleźć miejsca praktyk, miejsca do realizacji programów stażowych, czy wreszcie znaleźć wymarzoną pracę.
A teraz, drodzy Państwo, wracamy do tematu, który zapowiadałam Państwu na początku Pulsu Dnia. Wybuch pożar na koczowisku Romów przy ulicy Lechickiej. Nasza ekipa Pulsu Dnia jest już na miejscu. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Szustakowskim. Dobry wieczór. Kuba, powiedz, co udało Ci się dowiedzieć, jak tam wygląda sytuacja na miejscu? Dobry wieczór. Pierwsze sygnały o tym, że tutaj się coś dzieje, że tutaj na Piątkowie pojawił się jakiś gęsty dym. Zaczęły się pojawiać te pierwsze sygnały od mieszkańców jakoś około godziny 19:40-45, czyli te około pół godziny temu, nieco ponad pół godziny temu. Jak rozmawiałem z dyżurnym poznańskich strażaków, to oficer dyżurny przekazał mi, że do tego pożaru, do wybuchu, to znaczy do pożaru tutaj doszło na terenie ogródków działkowych przy ulicy Umultowskiej i zostało tutaj skierowanych pięć zastępów straży pożarnej. Tutaj właśnie jeden z nich widzimy, jednak tutaj od razu muszę oczywiście zaznaczyć, że ja tę rozmowę przeprowadziłem niedługo po tym, jak te sygnały od mieszkańców się pojawiły, w związku z czym być może z racji, że ta sytuacja jest dynamiczna, już jednak postanowiono skierować więcej tych zastępów straży. Jednak te parę minut temu właśnie, jak rozmawiałem z dyżurnym, to była mowa o pięciu zastępach straży pożarnej tutaj skierowanych. Ponadto dyżurny przekazał mi, że jak na razie przynajmniej nie ma żadnej informacji, by były jakieś osoby ranne bądź poszkodowane na skutek tego pożaru. Miało tutaj zająć się ogniem jeden barak i kilka opon, przez co jest taki bardzo tutaj gryzący dym się niesie. Widzieliśmy też tutaj parę minut temu, zanim się z tobą, Paulo, połączyłem, przejeżdżającą tutaj za naszymi plecami tą ulicą karetkę. Miejmy nadzieję jednak, że nie chodzi tutaj o nic poważnego, że w tym pożarze, tak jak to dyżurny te parę minut temu mi przekazał, że nie ma żadnych poszkodowanych, że ta wersja się utrzyma i faktycznie nie będzie na skutek tego pożaru żadnych poszkodowanych. Oby więc tak było. Jakub Szustakowski z miejsca zdarzenia. Pożar na koczowisku Romów przy ulicy Lechickiej. Jak Państwo widzą, akcja cały czas trwa. Kubo, dziękujemy Ci serdecznie za relację. I tymi informacjami kończymy to wydanie Pulsu Dnia. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dobranoc.